Właśnie znaleźliśmy na peronie drugim stacji kolejowej Poronin. I jak widzicie, jest już on zupełnie nowy, razem z nowym przejściem podziemnym i działającymi windami. Razem z bujałym Dunajcem i z nowym przystankiem kolejowym w Poroninie. To wszystko się tutaj zmieniło razem z przebudową linii kolejowej do Zakopanego. Jak to teraz wygląda wszystko w lipcu 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Kolejowa Zakopianka 2050. Witam Was tutaj, cześć, to mam Znosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z kolejowej Zakopianki 2050. Kilka ładnych dni temu pojawił się film o przebudowie stacji kolejowej Zakopane, która zmieniła się dosyć mocno wraz z Zakopanem tymczasowym, gdzie już aktualnie nie ma peronu. To wszystko widzieliście w tamtym materiale, a dzisiaj zerkniemy sobie na to, co się dzieje w Poroninie, jak i również w Białym Dunajcu i w Nowym Targu. Trochę historycznie Wam opowiem o tych stacjach, o tych miejscowościach, o tych wsiach i o tym wszystkim, jak to właśnie w tym miejscu funkcjonuje do dziś. No i jak wyglądała cała przebudowa, jak teraz wygląda na koniec lipca, a właściwie jak to wyglądało po prostu w lipcu 2024. Więc część ujęć będzie z nocy, jak widzicie właśnie w tym miejscu, część ujęć będzie już w ciągu dnia. No i to wszystko zobaczymy również z ujęciami z 2020 roku przed przebudową jeszcze, jeżeli chodzi chociażby o stację kolejową Poronin. Ale zaczynamy sobie od Białego Dunajca, właściwie lecimy dalej, patrząc tam na horyzont, gdzie gdzieś dalej znajduje się Nowy Targ. I w Nowym Targu kiedyś było dużo więcej tych wszystkich linii kolejowych. Sam Nowy Targ ma prawa miejskie od 1346 roku i pociągi oczywiście tam jeżdżą od już długiego czasu. Czytaj, od 1899 roku, dokładnie 25 października została dana do użytku linia kolejowa do Zakopanego i wraz z nią właśnie pojawił się tutaj jeden peron w samym Nowym Targu. Oczywiście teraz mamy dwa perony, jeden peron wyspowy, jeden peron jednokrawędziowy, natomiast co ważne, tutaj też była jeszcze jedna linia kolejowa, która została dana do użytku 1 lipca 1904 roku, która po prostu prowadziła do Suchej Góry. Ona została zlikwidowana jakiś czas później. Dokładnie pociągi już tam przestały kursować od 1987 roku. Pociągi pasażerskie do Nowego Targu Fabrycznego, a później w 1991 roku ta linia kolejowa została całkowicie zlikwidowana. Co ważne, w tej miejscowości znajdowała się parowozownia, dodatkowo była tutaj wieża ciśnień i żuraw wodny, więc trochę tych bajerów w tym miejscu było, a podczas elektryfikacji został wybudowany drugi peron wyspowy, którego wcześniej tutaj zupełnie nie było. Na trasie linii kolejowej, która prowadziła właśnie z Nowego Targu do Trzciny, która została zlikwidowana, pojawiła się teraz nowa droga rowerowa na całej długości. Za chwilę zobaczycie wjazd tej drogi rowerowej, która się ciągnie i ma ponad 40 km, a prawie 40 km długości. Tu jest właśnie wjazd na drogę rowerową i ona się ciągnie całym ciągiem bezpośrednio do właśnie Trzciny, czyli wyjeżdżamy już z Polski. Z ciekawostek powiem Wam, że Nowy Targ Fabryczny jako przystanek kolejowy był wybudowany i stał się ładnym dworcem dwupiętrowym w stylu zakopiańskim. On niestety został już całkowicie zdewastowany w aktualnym stanie, jest zupełnie niepilnowany, jest pozostawiony bez opieki, ale można go zobaczyć jadąc właśnie tą drogą rowerową i tamta stacja kolejowa została zlikwidowana, właśnie przystań kolejowy, w 1991 roku. Ale lecimy sobie dalej do Białego Dunajca, gdzie też oczywiście trochę rzeczy się dzieje. Patrząc na tą perspektywę, oczywiście linia kolejowa tutaj na całym odcinku zyskała też nowe przystanki kolejowe, jeżeli chodzi o całą linię kolejową między teraz Krakowem Głównym a Zakopanem. W ramach tej modernizacji, która jest aktualnie realizowana, bo cały czas się to jeszcze wszystkie nie zakończyły, zostało zmodernizowanych 27 peronów, a właściwie przystanków kolejowych i stacji, oraz zostało wybudowanych 7 dodatkowych, między innymi peron Misagi, o którym dzisiaj trochę powiem więcej w późniejszej części materiału. Ale teraz zlatujemy sobie właśnie do tego miejsca, czyli oczywiście
do Białego Dunańca. Biały Dunajec się tutaj znajduje i jest tutaj od dłuższego czasu już na terenie mapy, bo pierwsze wzmianki o Białym Dunajcu pojawiły się w 1564 roku. Akt lokacyjny dla Białego Dunajca został wystawiony 15 lat później, czyli 23 lutego 1579 roku. Od tamtego czasu Biały Dunajec znajduje się na wysokości od 660 do 950 metrów nad poziomem morza i ma tutaj taki i oto peron, a właściwie dwa perony, z tym, że jeden jest stary i jest oczywiście też dworzec. W trakcie tej modernizacji został wymieniony całkowicie peron wyspowy. Jak widzicie, zupełnie ma tutaj nowy blask. Stary peron nie jest tak był. Mniej więcej tak samo wygląda cały czas. Oczywiście pojawiły się na nim nowe gabloty i tak dalej, ale sama krawędź peronowa i sama płyta peronowa nie zmieniła się zupełnie w żaden sposób. Natomiast sam peron wyspowy w tym miejscu, jak widzicie, ma oczywiście nowe wiaty, ma drogi prowadzące dla osób z niepełnosprawnościami, jak i również oczywiście jest w pełni oświetlony LED-owo. Oczywiście też sieć trakcyjna została całkowicie zmodernizowana i cały układ torowy został wymieniony zupełnie na nowy. Na peron możemy się dostać za pomocą jednego wejścia od tej strony, za pomocą pochylni i w ten sposób dostajemy się na peron wyspowy. Drugi peron jest dostępny oczywiście od samego dworca bez konieczności przechodzenia przez same tory. Jak wygląda on tutaj z dołu, patrząc z tej perspektywy, możemy po pierwsze zobaczyć, że sam tor przy peronie, który jest aktualnie właśnie nieprzebudowany, jest zamknięty i nieczynny, na niego pociągi zbyt nie mają wjazdu, więc o ile po prawej stronie możemy zobaczyć właśnie stary peron, o tyle po lewej nowy. Stary peron też jest niski, nowy jest oczywiście wysoki i tutaj jest, że jak sprawdziliśmy już sobie sam budynek dworcowy, możemy zobaczyć, że faktycznie ten tor jest aktualnie wyłączony z użytkowania. Niemniej jest i zobaczymy, czy w przyszłości go faktycznie przebudują, ten peron. No, na razie to wygląda, jakby faktycznie nic w tym temacie już więcej się raczej nie miało dziać. No ale jak coś, tak to mniej więcej właśnie w tym miejscu wygląda. Ten przystanek kolejowy, właściwie to, przepraszam, to jest stacja kolejowa Biały Dunajec, w 2022 roku obsługiwała na dobę od 100 do 149 osób. Oczywiście to jest tylko łącznie stacja i dworzec dostępna dla pociągów lokalnych, czyli po prostu takie pociągi typu Intercity jadące z Warszawy do Zakopanego oczywiście się tutaj nie zatrzymają, ale pociągi regionalne, które jeżdżą chociażby na trasie Zakopane Nowy Targ, oczywiście na tej stacji również się zatrzymują. No i lecimy sobie dalej w kierunku Białego Dunajca, już na takich ujęciach właściwie mrocznych i ciemnych, jak to właśnie wszystko w tym miejscu wygląda. I nie będę ukrywać, że dosyć ładna tutaj sceneria jest, oczywiście są mostki. To wszystko się całkiem ładnie łączy i to jest ładny widok właśnie tutaj bezpośrednio nad tym elementem wody, który się tutaj znajduje. No te mostki i oczywiście wodospady dodają tutaj charakteru i bajerów, że tak to powiem, jeżeli chodzi o cały wygląd. Oczywiście Biały Dunajec tutaj się snuje i ciągnie na tym całym odcinku, są różnego rodzaju mostki, kładki, czy chociażby ten most kolejowy, który właśnie w tym miejscu widzimy. I nie będę mówić, że w tej scenerii i o tej godzinie naprawdę całkiem ciekawie się prezentuje. Pamiętajcie też, że cała infrastruktura kolejowa, pomijając rozjazdy, jakieś większe węzły komunikacyjne, też jest nieoświetlona, więc trochę dodaje jeszcze tego charakteru w tym miejscu. Sam most oczywiście nie jest nowy, on jest tutaj stary, oczywiście wzmocniony w ramach tej modernizacji. Niemniej możemy go dokładnie zobaczyć tutaj z przejazdu pociągiem, zresztą ten przejazd będziecie mogli zobaczyć jeszcze w najbliższym czasie. Most, jak widzicie, z tego co mi się wydaje, on nie jest nowy, on został po prostu zmodernizowany. Niemniej się tutaj znajduje cały czas nad Białym Dunajcem i można z niego korzystać, jeżdżąc właśnie tędy pociągami. Ale przekręcamy się dalej w kierunku Poronina. Tu też jeszcze czeka ciekawostka, bo tu oczywiście się ciągnie Zakopianka, która wtedy się ciągnie w jedną i w drugą stronę, wijąc się dookoła linii kolejowej przez tą całą dolinę. I w tym miejscu możemy zobaczyć właśnie wiadukt, który się znajduje Zakopianki nad linią kolejową. I zwróćcie uwagę, że ten wiadukt został tak zrealizowany, on już ma ładny czas, że jest pozostawiona rezerwa w przyszłości na dodatkowe dwa nawet tory. No, może kiedyś pociągi tu dojadą większe ilości, ale na razie to nie zostało wykorzystane. Ale jak coś, tego wiaduktu nie trzeba będzie modernizować, bo po prostu miejsce na dodatkowe dwa tory właściwie tam się znajduje. Ale dobra, leciliśmy już do samej stacji kolejowej Poronin, którą mogliście oglądać tak mniej więcej cyklicznie na moim kanale. Raz przynajmniej w roku się tutaj pojawiałem i również pokazywałem wam mniej więcej, jak to wszystko w tym miejscu jest realizowane. Mamy tutaj stację kolejową, która ma dwa perony, jak widzicie. Jeden peron dwukrawędziowy, drugi peron przy dworcu jednokrawędziowy. Ten peron jednokrawędziowy został przebudowany trochę później niż sam peron dwukrawędziowy pośrodku, który się znajduje.
No i z ciekawostek, to jest coś, co mi się faktycznie podoba w porównaniu chociażby i z Nowym Targiem, i z Białym Dunajcem, to jest to, że na ten peron dwukrawędziowy mamy dojścia z jednego i z drugiego krańca samej z części peronowej. Więc tutaj co prawda mamy wejście do przejścia podziemnego, gdzie są windy, natomiast z drugiej strony jest normalna pochylnia, która w teorii jest aktualnie teraz zamknięta, no ale wiecie jak to jest, znaczy tam jest faktycznie płot postawiony, więc nie da się tego przejść, ale jak coś, w teorii są dwa zejścia z peronu, więc to jest dobra informacja. Więc jak powiedziałem, są dwa perony, łącznie trzy krawędzie peronowe. Co ja mogę wam powiedzieć więcej o samym Poroninie? No Poronin jest wsią odrębną od około 1620 roku i od tamtego czasu już figuruje na mapach Polski. Znajduje się na wysokości 740 metrów nad poziomem morza. Liczba ludności na 2022 rok to jest 4466 osób. Jest taki ciekawostek. Oczywiście znajduje się w wypowiedzi tatrzańskim, a gmina to jest Poronin, no i oczywiście województwo małopolskie. Co ważne ze samych ciekawostek, jeżeli chodzi o stację kolejową w tym miejscu, mogę powiedzieć, że wymiana pasażerska w 2022 roku wynosiła od 100 do 139 pasażerów. Stacja została dana do użytku w 1899 roku, razem oczywiście z wybudowaniem całej linii kolejowej do Zakopanego. Pierwotnie oczywiście raczej nie miała tutaj aż tylu peronów, ale mijanka tutaj zawsze, z tego co pamiętam, była, no bo pociągi jadące do Zakopanego po prostu chciały się gdzieś mieć, aby mogły jeździć w dwóch kierunkach po jednym torze. Niemniej, jak widzicie, sama stacja posiada tutaj również budynek dworcowy, który jest w tym miejscu. Nie byłem w nim w środku, no bo zresztą byłem tutaj już około godziny 21. Te ujęcia są, więc się rzeczy było dosyć ciemno. Niemniej się tutaj znajduje w ramach przebudowy i modernizacji całej tej stacji kolejowej oczywiście została wymieniona cała sieć trakcyjna w tym miejscu. Mamy zupełnie dwa nowe perony. Torowisko też zostało całkowicie wymienione włącznie ze wszystkimi obiektami na danym odcinku. No i jak widzicie, powstało też nowe przejście podziemne, którego wcześniej zupełnie w tym miejscu nie było. Zresztą to zobaczycie na ujęciach z 2020 roku. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że samo przejście podziemne, za chwilę zobaczymy, i działają wszystkie trzy windy. I nawet nie śmierdzą. Więc to jest dobra informacja, muszę przyznać, że to jest szok. Tu przy okazji też możecie zobaczyć, że jeszcze jakieś prace modernizacyjne są aktualnie realizowane przy samym budynku dworcowym w Poroninie, więc znając życie, najprawdopodobniej tak jest przez to jest niedostępny dla pasażerów, ale tego nie powiem, bo po prostu nie byłem w nim i nie podchodziłem do niego, więc nie wiem. Natomiast jak widzicie, znajduje się przy samej części peronowej. Pociągi oczywiście pośpieszne przejeżdżają aktualnie tą stację kolejową i się tutaj raczej nie zatrzymują, więc pociągi w relacji chociażby Warszawa Wschodnia, Centralna, Zachodnia dalej zatrzymują się w Krakowie Głównym, Nowym Targu i od razu już Zakopanem bez zatrzymywania w Poroninie. Nieaktualnie Poronin jest raczej typową stacją lokalną, bez możliwości wsiadania, jeżeli chodzi o pociągi dalekobieżne. Po prostu trzeba podjechać chociażby czy do Nowego Targu, czy do Zakopanego i dalej pojechać. Chociażby takim pociągiem tutaj w tym miejscu jest, w którym ja właśnie przyjechałem z Zakopanego, z koleją, więc jak widzicie, te pociągi jeżdżą, oczywiście funkcjonują. W miarę często, raz na godzinę można sobie jeździć na relacji Nowy Targ Zakopane, więc to nie jest jakaś zła informacja. Tych pociągów nawet pewnie poza sezonem jest więcej takich typowo lokalnych, po prostu dla mieszkańców okolicy. Niemniej to nie jest tak, że tutaj te pociągi nie jeżdżą i nie kursują, że tylko i wyłącznie są pociągi dalekobieżne. Znaczy nie, tak nie jest. Pociągi faktycznie kursują dla wszystkich. Również jeżeli chodzi o te właśnie nowe, mniejsze przystanki kolejowe, które zostały wybudowane zupełnie w ramach tej przebudowy linii kolejowej. Niemniej, tak jak już to mówiłem, nie jeden raz całkowicie nie rozumiem, czemu tutaj... Znaczy, rozumiem, że to jest kręta trasa linii kolejowej. I to byłoby jeszcze droższe, jeżeli chodzi o wykupienie dodatkowych gruntów, ale można było na chociażby części tej linii wybudować drugi tor, żeby faktycznie pociągi tutaj mogły jeździć częściej i może też w przyszłości pozostawić możliwość przeciągnięcia dalej linii kolejowej za granicę Polski. Niemniej nie rozumiem jeszcze jednej i to ważniejszej dla mnie rzeczy, którą cały czas na tych wszystkich przystankach kolejowych się znajduje. Czy to w Białym Dunajcu, czy to tutaj w Poroninie, Poronin-Misagi, czy w samym Zakopanem. Czyli oczywiście brak wyświetlaczy z informacją pasażerską. Nie rozumiem, że ta linia kolejowa w teorii jest już prawie całkowicie gotowa. Rozumiem, że PKP PLK w ostatnich modernizacjach te wyświetlacze uruchamia zazwyczaj na przestrzeni pół roku, bądź jeszcze dłużej na nowych stacjach, ale one się raczej znajdują już na nich w trakcie ukończenia wszystkich prac budowlanych. A tutaj już ich nie mamy. Pomijając to, że oczywiście wszystkie prace się tutaj jeszcze nie zakończyły, to gdzie są te wyświetlacze? Czy Małopolska jest traktowana jako kategoria Polski B, że tutaj po prostu nie mieszkańcy i pasażerowie i turyści nie zasługują na informację pasażerską w formie elektronicznych wyświetlaczy z opóźnieniem i z informacją, na który peron trzeba iść. Teraz aktualnie trzeba korzystać z jednych składów papierowych, bądź chociażby korzystać z aplikacji portalu pasażera, czy aplikacji Koleo, żeby szukać po prostu, na który peron wjeżdżają pociągi. A tak, byłoby to dużo wygodniej, nieprawdaż? No ale dobra, zobaczmy, jak wygląda nowe przejście podziemne.
żeby nie było, że tylko łącznie gadam i marudzę, że tu jest wszystko źle, to teraz coś dobrego. Przejście podziemne nie jest całkiem ładne, nie jest czyste, nie jest pomazane i oczywiście jest w pełni dostosowane dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami. Na dole możemy zobaczyć drogi prowadzące dla osób z niepełnosprawnościami, jak w tym miejscu widzicie. Windy działają szybko, sprawnie i działają. To jest chyba najważniejsza ich cecha, którą mogłyby się pocieszyć niektóre stacje metra w Warszawie, gdzie raczej te windy są szybko naprawione, ale i tak. No i oczywiście różnego rodzaju przejścia podziemne i kładki, które się znajdują na terenie całej Polski, tutaj raczej wiemy, że jeżeli jest winda, no to zazwyczaj ona nie działa. Też co ważne, oj przepraszam, tutaj są windy, nie podnośniki, bo to jest dosyć duża różnica, więc nie trzeba trzymać tych przycisków i na spokojnie szybko wjeżdża na górę. Oczywiście na dole też widzicie, że jest pełne oznakowanie, jeżeli chodzi o to, gdzie są wyjścia, gdzie są klatki schodowe, gdzie jest dany peron i jak trzeba się dostać w dane miejsce. Na górze możemy zobaczyć barierki, jeżeli chodzi o wyjście poza przestrzeń całą peronową. Natomiast jak sobie zejdziemy na dół, to też oczywiście się przejedziemy jeszcze jedną windą, żebyście wiedzieli, jak to wszystko właśnie w tym miejscu funkcjonuje. Niemniej tutaj to działa. Na stacjach jest zapowiedź, jak coś, jeżeli chodzi o komunikaty głosowe. Niemniej to jest jedyna informacja, jeżeli chodzi o jakiekolwiek komunikaty, no bo tak jak powiedziałem, wyświetlaczy w tym miejscu nie ma. A teraz posłuchajcie, jak działa taka winda. Dobra, zapędziłem się z tym, żebyście posłuchali faktycznie, jak te windy funkcjonują. Wspomniałem, że te wszystkie ujęcia, które widzicie z przejścia podziemnego, są robione dronem. Zresztą widzicie co jakiś czas, że dron mryga. Oczywiście go trzymam w ręku. Niemniej dron nie nagrywa dźwięku, więc nie usłyszycie komunikatów, ale faktycznie są na spokojnie. Słychać komunikaty, że się drzwi otwierają, drzwi się zamykają. Można wjechać, jak widzicie, winda jest do 19 osób w teorii, więc można tutaj sobie jeździć. Tego też nie mamy bliskiego fokusu na ujęciach z zona z windy. Natomiast, jak widzicie, windy działają. Zresztą widzieliście, że chyba we wszystkich trzech windach się otworzyły drzwi. Ja przynajmniej to widziałem podczas nagrywania. Nie jechałem wszystkimi, jechałem tylko jeszcze tą jedną windą. Niemniej wszystkie działają i funkcjonują i żadna nie jest w trybie serwisowym czy też w trybie awaryjnym. A to jest duży plus. Tymczasem tak to wyglądało w 2020 roku, kiedy pociągi, jak widzicie, jeździły oczywiście przez Poronin. Jeździły do Zakopanego, tylko na tą starą stację, która wyglądała ojojoj, no kiepsko, kiepsko. Natomiast jak to dokładnie wyglądało? No wtedy, jak się tutaj pojawiłem w 2020 roku, ten tunel tutaj był świeżo co oddany, nowy most, cały układ nowy drogowy, a stacja, no stacja była jaka jest. Jak widzicie w tym miejscu, stary peron, no nie wyglądał najlepiej, tak, oczywiście, a właściwie to dwa perony. Oczywiście jeden peron znajdujący się bliżej dworca, taki stary był jeszcze do niedawna, no bo tak jak powiedziałem, on został przebudowany dopiero później, już kiedy był ten peron jednokrawędziowy, więc peron pierwszy sobie dłużej czekał na samą przebudowę. Jak widzicie, tutaj były oczywiście wiaty, ale to jest z tego starego typu, jak na całej linii kolejowej do Zakopanego, który powstał po prostu na początku. Peron numer 1 trochę był wydłużony, jak widzicie, na samym końcu ten peron, znaczy peron numer 2 był trochę wydłużony. Niemniej aktualnie to jest oczywiście, wygląda całkowicie inaczej, jest w jednym standardzie, po prostu to dużo, dużo lepiej wygląda i dla oka i jest dużo, dużo lepiej funkcjonalne. No bo po prostu też są chociażby drogi prowadzące dla osób z niepełnosprawnościami, czyli chociażby po prostu osób niewidomych. Ale dobra, lecimy sobie dalej już do ostatniego przystanku kolejowego, którym dzisiaj się zajmiemy w filmie. On jest już i funkcjonuje od dłuższego czasu na mapie Polski. Został wybudowany całkowicie w ramach tej modernizacji właśnie linii kolejowej numer 99 i jest to oczywiście Poronin-Misnagi. Jest to przystanek kolejowy, który został oddany do użytku 22 grudnia 2023 roku. Jest to peron jednokrawędziowy, oczywiście ze wszystkimi standardami, jeżeli chodzi o nowe linie kolejowe, pomijając wyświetlacze, których nie ma, tak jak powiedziałem. Są oczywiście, Iwona nie ma, tutaj są zapowiedzi głosowe mówione faktycznie przez ludzi. Jest jedna wiata, nawet druga wiata, jak widzicie. Są też oczywiście ławki. Jest nowe, nowoczesne oświetlenie LED-owe, są też te poddupniki, no i oczywiście gabloty z rozkładem jazdy w formie papierowej. Sam przetarg na budowę tejże inwestycji został ogłoszony w maju 2022 roku i miał być zrealizowany na przestrzeni roku i to się faktycznie udało w 2023 roku, dokładnie w grudniu, tak jak powiedziałem, zostało to wszystko ukończone. No i od tamtego czasu ten przystanek tylko łącznie dla pociągów regionalnych w tym miejscu jest i funkcjonuje. Nie powiem wam, że nie jest wykorzystywany, bo faktycznie widzę, że pojedyncze osoby korzystają z niego, więc to jest najważniejsze, że faktycznie, bo tutaj w okolicy nie było zbytnio żadnej stacji i odcinek pomiędzy Poroniniem a Zakopanem jest dosyć gęsto zabudowany, więc faktycznie tego brakowało. Według mnie przydałby się jeszcze jeden przystanek kolejowy obok ronda, przy którym się za chwilę pojawimy, bo tam jest też bardzo gęsta zabudowa i tam dosyć dużo tych hosteli też dla turystów się znajduje, a tam po prostu brakuje tego typu elementu kolejowego. No cóż, jest jak jest. Niemniej cieszymy się, że ten przystanek kolejowy w tym miejscu się znajduje. Jak widzicie, wiaty są, to są te wiaty dobrego standardu, że tak to powiem, w skrócie, nie są designerskie,
niemieckie, tylko i wyłącznie, ale również chronią faktycznie przed wiatrem, deszczem i różnego rodzaju innymi warunkami atmosferycznymi. A, coś co zapomniałem powiedzieć. Na wszystkich tych peronach, które już widzieliście w dzisiejszym filmie, są oczywiście również śmietniki. To chyba jest oczywiste. No ale jak coś, to też się znajduje na tych wszystkich elementach kolejowych nowych, które zostały wybudowane w tym miejscu. No i już na sam koniec pokażę Wam jeszcze taką ciekawostkę, której może nie wiecie. W tym miejscu jest przybudowana aktualnie droga krajowa, czyli oczywiście Zakopianka, gdzie powstają teraz dwa zupełnie nowe ronda. Jeszcze niedawno tutaj były dwa po prostu skrzyżowania, które były dosyć blisko siebie i były korki, żeby po prostu wyjechać z tej drugiej części Zakopanego. I właśnie sądzę, że w tym miejscu jeszcze jeden przystanek kolejowy byłby idealny z jakimś dobrym węzłem przesiadkowym dla autobusów lokalnych, które tutaj po prostu funkcjonują i jeżdżą. Niemniej, no jest jak jest. Mamy tutaj budowę dwóch zupełnie nowych rond. Jak widzicie, ruch jest utrzymany po jednym pasie w każdym kierunku, bez konieczności wprowadzenia ruchu wahadłowego, więc to jest na pewno na duży plus w tym miejscu, jeżeli mogę to powiedzieć. Jest to skrzyżowanie samej Zakopianki, konkretnie tutaj ulicy Jana Kasprowicza z ulicą Tatrzańską. Przeleciałem już, pojechałem do samego Poronina. Jeszcze raz. To jest skrzyżowanie ulicy Ustup z ulicą Wojdyły i ulicy, i jest to jeszcze ulica Ustup, która po prostu skręca w bok. Więc tak to wygląda właśnie w tym miejscu. Jak widzicie, nowe rondo z zupełnie nowym układem drogowym w tym miejscu się znajduje. Też oczywiście z bypassami dla samochodów, które po prostu będą skręcać w różnego rodzaju inne miejsca. No jak widzicie, prace tutaj są zaawansowane, aktualnie są realizowane. Prace się rozpoczęły na przestrzeni roku w ostatnim czasie, bo na ujęciach sprzed roku, które za chwilę zobaczycie, czytaj z sierpnia 2023 roku, tutaj jeszcze nie było żadnych zaawansowanych prac budowlanych, więc po prostu widać, że te prace musiały się rozpocząć w miarę względnie niedawno, bo to są ujęcia z sierpnia 2023 i jak widzicie, tutaj jeszcze prac budowlanych wtedy nie było właściwie realizowanych. Niemniej, jak widzicie, prace się dzieją i jak wrócimy sobie do tych ujęć właśnie teraz, możemy zobaczyć faktycznie coś tutaj dzieje i też dobrze, że na tej Zakopiance, która miała być kiedyś, mówiło się, że będzie wielki tunel, do Zakopanego dojedziemy dwoma jezdniami, dwoma pasami, no nic z tego nie wyszło, bo sama Zakopianka jest budowana, owszem, ale do nowego targu, a na dalszym odcinku to radź sobie pan sam, że tak to powiem, i korkuj się ile możesz. Dlatego ja lubię jeździć pociągami, bo pociągiem się też dużo wygodniej, szybciej jeździ, przynajmniej z mojej perspektywy. Chociaż wiem, że bilety kolejowe nie są raczej najtańsze. A tu dalej znajduje się już stacja sama kolejowa Zakopane Tymczasowe. Tak, o tym już mówiłem w poprzednim materiale, więc jeżeli chcecie zobaczyć więcej informacji o samej stacji kolejowej Zakopane, Zakopane Tymczasowe i o tym wszystkim i o historii trochę Zakopanego, zostawiam Was tutaj z linkiem w opisie i w karcie, jeżeli chcielibyście to zobaczyć. Niemniej, tu jak widzicie, jedzie pociąg do Zakopanego, no i sobie tutaj właśnie kręci się dalej w stronę stacji. I tak teraz wracam prosto z Poronina do Zakopanego, a jutro wracam z Zakopanego do Warszawy, a wcześniej przyjechałem tutaj. I to wszystko dzięki partnerowi kanału, którym jest Koleo. Nieodpłatnie tak jeżdżę po całej Polsce. A Was również zachęcam do korzystania z tej aplikacji. Odpłatnie, co prawda, ale naprawdę wygodnie można kupić bilety również chwilę przed odjazdem pociągu. Jak to robiłem tutaj, gdzie kupiłem bilet jeszcze 5 minut przed odjazdem właśnie pociągu z Zakopanego do Poronina. Tymczasem również Was zachęcam do zostania patronami Wizonosza. Patronami to Kośka Wizonosz. Dzięki Wam również wszystkie te filmy realizuję nie tylko z Zakopanego czy z Warszawy, ale również z całej Polski w ramach okiem Wizonosza. Tymczasem wracamy do podsumowania filmu. No i to był na ten segment materiału. Jeżeli taki film Wam się podobał z przebudowy linii kolejowej nr 99 na krótkim odcinku stosunkowo, bo od Nowego Targu przez Biały Dunajec, Poronin i do Zakopanego, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście, żebym po prostu zwiedził te wszystkie przystanki kolejowe na tym całym odcinku albo LK 99, albo na samym odcinku Kraków Główny Zakopane. Nie będę ukrywać, że to byłby niesamowity materiał, żeby faktycznie to wszystko obskoczyć. Zresztą widzicie, że ten przejazd trochę trwa. Ale jak coś jeszcze w najbliższym czasie zobaczycie, przejazd przez ten cały odcinek, czyli pomiędzy Krakowem Głównym a Zakopanem, udało mi się nagrać cały przejazd pociągiem, więc zobaczycie go na przestrzeni najbliższych tygodni. I tam też będą oczywiście podpisane wszystkie stacje i przystanki, które były budowane. Więc też zobaczycie, bo ten film raczej nie będę zbytnio przyspieszać. Dokładnie będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda standard i jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o całą tą nową linię koleją, która była modernizowana w ostatnim czasie. Niemniej, jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Kolejny film z Zakopanego i Poronina pojawi się najprawdopodobniej na przełomie października i listopada 2024 roku, więc de facto za kilka miesięcy.
A jeszcze w najbliższym czasie będzie ostatni film Zakopanego z ujęciami nocnymi, bez mojego gadania i bez mojego przyspieszania, jeżeli chodzi o te wszystkie ujęcia. Jak zawsze zachęcam was do dostania patronami, ja wznoszę. Jeżeli chodzi ogólnie filmy z Zakopanego, no to w teorii ta modernizacja się właściwie już kończy. Nie mam tutaj co więcej nagrywać, ale nie. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, jeżeli chcielibyście, to będę nagrywać różnego rodzaju po prostu, jak wyglądają te wszystkie stacje na całym tym odcinku. Poświęcić trochę więcej czasu na poszczególne przystanki, stacje kolejowe i tak dalej, żebyśmy po prostu to sobie to wszystko zobaczyli, jak to wygląda. Może też po prostu zrobić maraton na przestrzeni dłuższego czasu nagrać przelot na całą linię kolejową bezpośrednio z Zakopanego do Krakowa głównego. No, to by było szaleństwo, ale jeżeli by komuś się chciało, to można by w teorii coś takiego zrobić. Niemniej też planuję kiedyś w przyszłości przejechać się całą tą trasą już aktualnie zlikwidowanej linii kolejowej z Nowego Targu, tam dalej bezpośrednio za granicę Polski, tą drogą rowerą, która po prostu powstała w wyśladzie starej linii kolejowej. Przejechać się, nagrać dla was wszystko i żebyście zobaczyli, jak ten odcinek ponad 30-kilometrowy zmienił się zupełnie inaczej w przestrzeń bardziej turystyczną. Chociaż nie będę ukrywać, że tego typu łącznik kolejowy w tym miejscu cały czas by się przydał. A Zakopane, według mnie, tak już powiedziałem nie jeden raz, nie powinno być stacją krańcową, tylko po prostu pociągi powinny dalej pojechać pod górami w stronę naszych sąsiadów, którzy tam się dalej znajdują, bo chociażby tam jest blisko lotnisko w Popradzie, a dużo turystów, głównie zagranicznych, leci do lotniska w Popradzie i później jeździ komunikacją kołową bezpośrednio właśnie do Zakopanego i w ten sposób zwiedzają, nawet nie tylko łącznie na wycieczki jednodniowe, ale nawet na dłużej pozostają, a takie połączenie kolejowe dałoby możliwość właśnie, żeby po prostu takie osoby nie jeździły samochodami, nie korkowały nam zakopianki, tylko przejechały szybciej. Wiem, że to byłaby inwestycja i międzynarodowa i bardzo kosztowna, ale może to jest pomysł, przy okazji też by powstało nowe połączenie. Ale dobra, ja już tutaj fantazuję, tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. W najbliższym czasie zobaczycie filmy z LK7, już w Warszawie, jak i również oczywiście z DK61 i filmy z Poznania, które w końcu muszę zacząć montować. No i jeszcze jakieś inne materiały na pewno znajdę, wykopię i dla was zmontuję. Do zobaczenia. Cześć!